Dzień dobry, pani profesor, witam. Dzień dobry, bardzo mi miło. Przepraszam, mnie też wzajemnie. Jest taka pogoda i taki poniedziałek i tak szaro, że ja bym normalnie o tej porze z domu nie wychodził, ale wiedziałem, że pani będzie. No to znaczy, że będzie, jak się wstaje rano, to ta szarość jest tak, jest po prostu przybijająca. To może pomilczmy. Nie no, żałuję strasznie, że trochę że wcześniej mnie pan nie... Nie, z panem profesorem się dobrze znamy i chciałam mu właśnie powiedzieć, że ja nie lubię rapu. I po to, żeby usłyszeć wszystko, muszę przerywać i tak dalej, ale w czasie świąt ja miałam sporo gości z zagranicy i nie tylko. I myśmy przeprowadzili chyba z 10 różnych dyskusji na temat tej piosenki Pato Inteligencji. Okay. Zwłaszcza, że ja jestem absolwentką Batorego. A zresztą słyszałam, bo razem z profesorem Marczakiem prowadziliśmy w zeszłym roku takie otwarte seminarium, więc mówił mi o swoim Ale teraz myślę sobie, pani profesor, jeżeli pani jest absolwentką Batorego, słucha pani młodego Marczaka, który też jest z Batorego i słyszy pani to, co słyszy, myśli sobie, cholera, u nas tak nie było? Wie pan co, ja miałam nawet wczoraj spotkanie klasowe. Mhm. My zaczęliśmy się spotykać 20 lat po maturze, tak nie lubiliśmy tej szkoły. Znaczy to była dobra szkoła, bo ja potem... tak trzymała krótko za buzię, czy co? Tak, znaczy tam był taki, był pewien snobizm, no i był ten, tak, trzeba było, znaczy to oczywiście na dobre mi wyszło, bo na przykład w mojej klasie to była częściowo francuskojęzyczna, jak się nie czytało Prusta po francusku, to się nie należało do elity, więc czytałam tego Prusta po francusku z wielkim trudem, no i wiele było tego rodzaju konieczności, które być może odbierały przyjemność młodości, ale za to owocowały w przyszłych latach. Ja zresztą potem, jak byłam dyrektorem do spraw studenckich w moim instytucie i przewodniczyłam egzaminom wstępnym, to dopiero wtedy doceniłam Batorego, bo jednak wszyscy jego absolwenci dostawali się z wysokimi punktami. Ale chciałam powiedzieć, że żałuję, że nie mogłam uścisnąć ręki marszałkowi Grodzkiemu. Jestem zbyt późno, no, żeby go zobaczyć. Znaczy są tacy, którzy mówią, buduje sobie Grodzki państwo w państwie, ale też i tacy, którzy podobno mówią do niego, no jest to przylądek nadziei, więc on z tą myślą dzisiaj rzeczywiście idzie w świat. Znaczy ja muszę powiedzieć, że to są takie niepokojące, bardzo niepokojące zjawiska w polityce, bo jak pierwszy raz publicznie wystąpiła pani marszałek Kidawa Błońska, to nagle się rozeszły takie opinie, jaka ona jest grzeczna. I nagle się okazało, że cnota absolutnie podstawowa, jakąś grzeczność, dobre wychowanie staje się nadzwyczajnym walorem. Oto mamy marszałka Grodzkiego, który jest niezależny, skuteczny, inteligentny. No i nagle te cechy, które wydają się być dla polityki w każdym razie dosyć normalne, one stają się czymś nadzwyczajnym. Ja pamiętam, jak mój profesor w czasach komunizmu mówił, Magda, zawsze jest źle, kiedy cnoty podstawowe stają się wartościami heroicznymi. Być uczciwym w komunizmie to był pewien heroizm. Nagle się okazuje, że u nas być inteligentnym, niezależnym, dobrze wychowanym to jest coś nadzwyczajnego. Ja z wielkim podziwem obserwuję profesora Grodzkiego, ale też z pewną świadomością, że to, co on reprezentuje, powinno być absolutnie podstawową postawą polityczną. To jest coś nadzwyczajnego, tak jak pani mówi, że stało się taką nadzwyczajną normą, choć jest normą, ale jednocześnie jest czymś, co bardzo drażni władzę, bo o tym rozmawialiśmy z marszałkiem Grodzkim także. Ile on jest w stanie przyjąć dzisiaj na klatę, mówiąc kolokwialnie, rzeczy, które słyszy na swój temat tylko dlatego, że buduje tą swoją niezależność. No więc dlatego chciałam uścisnąć jego rękę i powiedzieć, że dużo ludzi jest razem z nim i nie daje wiary tym wszystkim pomówieniom. Zwłaszcza, że on ma bardzo silny argument. Cała nagonka na niego, nagonka notabene partii, wśród której mamy nielegalnych korzystaczy z samolotów, jak wiadomo. Osoby zakładające... Oj tam, kto by tam do Rzeszowa jeździł samochodem? Przecież tam tylko samolotem. Oczywiście. No więc partia, która jest naprawdę, no powiedziałabym, nie spełnia standardów etycznych i to chyba w najmniejszym stopniu. Nagle, kiedy ktoś zajmuje pewną pozycję polityczną, która nie jest w zgodzie z planami tak zwanej reformy PiS-u, jest atakowany. Jako senator nikt nie zarzucał mu tego, co zarzuca się dzisiaj. Natomiast jak jest blokującym w Senacie, no to widać od razu, jaka jest reakcja. Wróćmy na chwilę do Batorego, ale bardziej zależy mi na klimacie niż na miejscu fizycznym, bo myślę sobie, na ile dzisiaj to pokolenie, które
słucha po to inteligencji i widzi tam siebie, albo to pokolenie, które widzi Matczaka, ale seniora i innych wychodzących w togach na ulicę i mówiących sprzeciwiamy się władzy. To pokolenie, które słucha profesora Grodzkiego, ale także widzi, że do Trybunału Konstytucyjnego idą tacy sędziowie, jacy idą. Na ile to pokolenie jest w stanie zrozumieć, co tu się dzieje i podejmować świadome decyzje i uczestniczyć w tym politycznym życiu? No, ja jestem tutaj trochę bardziej pesymistyczna niż profesor Matczak, bo oczywiście byłam w sobotę na marszu, ale mieszkam na Starym Mieście, więc przeszłam jakby trasę z ludźmi, którzy są zaangażowani w sprawy polityczne, a zwłaszcza w niezależność władzy sądowniczej, a jednocześnie na Starówce był po prostu tłum młodych ludzi, kompletnie obojętnych na to, co się dzieje na równoległej ulicy, czyli na Miodowej. Ale szczerze powiedziawszy, powiedziałem, że tak jak jestem dosyć odważna w głoszeniu swoich opinii, tak głoszenie opinii na temat młodych ludzi, jakichkolwiek negatywnych, jest bardzo ryzykowne, bo ja zrobiłam taki wpis na Facebooku, w którym chyba było takie zdanie, że gdyby młodym ludziom dać do wyboru dwa dobra, jednym jest demokracja, a drugim możliwość zmieniania smartfona co roku, to prawie jestem pewna, że większość z nich wybrałaby tę drugą opcję. Może dlatego, być może jest to wina nasza, być może jest to wina naszego pokolenia, żeśmy ich zniechęcili do tej polityki, bo moje pokolenie z kolei było niesłychanie zaangażowane i w opozycję, potem w stan wojenny. To takie dobre polityczne pokolenie, można powiedzieć. Ale proszę zobaczyć, że wejdę na chwilę w słowo, tylko bo rozumiem tą analogię, smartfony teraz, co innego kiedyś. Był inny powód do tego, żeby wyjść na ulicę, albo był inny powód, żeby się zbuntować. Wtedy, jeżeli mamy komunę, to jakby to, przeciwko czemu trzeba było walczyć, było bardziej, łatwiej było sobie to uosobić. Dzisiaj, no dobra, wychodzą prawnicy na ulicę, ale właściwie dlaczego nie wychodzą? Wie pan co, ale też z drugiej strony, jak patrzę się na formy rządów PiS-u, to jest druga komuna. I to w takim sensie coraz bardziej dosłownym. Oczywiście my sobie możemy... Ale bardziej chyba mentalnym niż... Znaczy merytorycznym też, oczywiście. Zdaję sobie z tego sprawę. Znaczy, ale żeby to zrozumieć, trzeba wejść głębiej. Ja powiem, że po to, żeby to zrozumieć i żeby się zaangażować, można, tak jak nasze pokolenie miało, to znaczy po prostu przeżywać to, co się działo i wiedzieć, że konieczność zaangażowania się jest niesłychanie ważna. Natomiast skoro nie mamy tego doświadczenia i dobrze, że młodzi ludzie nie mają takiego doświadczenia jak my z komunizmem, to powinna być edukacja obywatelska w szkole. Ale nie edukacja obywatelska, która polega na tym, że młody człowiek uczy się, jaka jest liczba europosłów, albo też jaka była polityka Stanów Zjednoczonych wobec Chin w latach 60., co było na przykład kiedyś tematem maturalnym, tylko to mają być warsztaty albo praktyka. Jak są wybory samorządowe, to klasy idą do, nie wiem, do prezydenta miasta albo poznają jakby od środka cały mechanizm, tak żeby potem potrafili to odróżniać, ale też żeby odróżniać na przykład, kim jest burmistrz, jakim jest prezydent miasta. Albo jakie ma kompetencje. Ale też, żeby wiedzieli właśnie. To znaczy, że tak naprawdę ta władza to nie jest coś zewnętrznego. To jest coś, co zależy od nas i od czego my zależymy. I ja wyobrażam sobie takie lekcje. Są znane z innych szkół, niemieckich i francuskich przede wszystkim, które są świetne, bo one też uczą tolerancji, uczą różnych mechanizmów, zachęcają też do życia, do aktywnego życia politycznego czy samorządowego. U nas tego nie ma zupełnie. Ja na przykład mam młodych, bardzo fajnych studentów, bo ja też jestem, znaczy jeśli chodzi o poziom intelektualny moich studentów na filozofii czy na tych wydziałach, na które uczę, to nie ma co narzekać, ale zdarza się, że grupa bardzo inteligentna mówi mi, że oni głosowali na Korwin-Mikkego. Ja mówię, ale czy wy chcecie mieć płatne studia? A oni mówią, nie. Dlaczego? No bo to jest program Korwin-Mikkego. Chcecie mieć płatną służbę zdrowia? A oni mówią, nie. Ja mówię, to dlaczego na niego głosujecie? A oni mówią, bo on jest fajny, on for fun. Na niego głosują, nie znając jego programów. Otóż ja sobie wyobrażam nawet takie programy komputerowe, czy gry komputerowe, gdzie człowiek... Poznaj Korwina i dopiero zdecyduj, czy chciałbyś go wybrać. W ogóle dokonuje pewnych wyborów i śledzi konsekwencje, czy się zajdzie w jakiś ślepy zaułek, czy rzeczywiście wybierze się polityka, który będzie dawał gwarancję, że nasze dzieci albo wnuki będą żyły w dobrym klimacie i tak dalej, i tak dalej. Więc to można robić. Myśmy przeszli przez szkołę wychowania obywatelskiego na żywo. Natomiast te pokolenia powinny mieć przynajmniej symulacje w szkole. Chociaż dzisiaj tak naprawdę to, czym żyje ulica, ja wiem, że to nie jest ta skala, a co wtedy, ale jednak rzeczywiście dzisiaj to wychowanie obywatelskie bardzo często na ulicach się odbywa. No ja szłam w pochodzie w
towarzystwie, był straszny tłok, był i długo czekałam na Placu Krasińskich, nim się ten pochód uformował, bo on miał przecież chyba kilka kilometrów, w towarzystwie 6-miesięcznej Karolinki, która była tam ze swoimi rodzicami. Widziałam też sporo dzieci, którym rodzice tłumaczyli, czym jest trójpodział władzy, na czym polega niezależność sądów. I czym był trójpodział władzy. Czym był trójpodział władzy. Przepraszam. U Monteskiusza, tak. Również tłumaczyli skąd różnica. Mm-hmm. Niestety nie wiem, jak się nazywa ten fragment togi, który oznacza funkcję. Znaczy nie funkcję, tylko poziom. Poziom. Mm-hmm. Radca, adwokat i tak dalej. Ale też trzeba zwrócić uwagę, można powiedzieć, że nasze udziały w tych manifestacjach, nawet na 11 listopada, które wtedy nie były nacjonalistyczne bynajmniej, tylko były takie naprawdę fajnie patriotyczne, one niby były, ten udział był bardziej narażony na niebezpieczeństwa, ale z drugiej strony ja wyobrażam sobie sytuację młodego sędziego, który ma kredyt i niebezpieczeństwo bycia pobitym przez ZOMO jest naprawdę dużo mniejsze niż utrata pracy w ich przypadku, bo tak się to może skończyć. Więc to jest naprawdę, no to jest naprawdę heroiczne postępowanie, a ten marsz Szapoba był naprawdę fantastyczny, żadnego złego zajścia. On był milczący, czasem były hasła dotyczące wolnych sądów, świetnie zorganizowany, także uważam, tylko że był znaczący. Myślę sobie o tym, o czym wspomniała pani, pisząc i sugerując, że młodzi to właściwie są takie konsumpcjonistyczne ćpuny, że się pani za to dostaje. I teraz zastanawiam się, na ile rzeczywiście to jest wina innego pokolenia, na ile to jest wina czasów, a na ile to jest wina tego, że oni pewnie by się nawet z tym zgodzili, tylko po prostu się denerwują, że ktoś im to mówi prosto w oczy. Znaczy, ja tak nie mówię o młodych ludziach, bo ja pracuję z młodymi ludźmi, ich cenię i szanuję. Mnie denerwuje tylko to, że jak pojawiam się gdzieś publicznie, albo to wszyscy się pytają, ile było młodych, tak jak gdyby liczba młodych na danym spotkaniu miała być wskaźnikiem czegokolwiek. Rzeczywiście tak jest, że teraz byłam, to zresztą też fascynujące, byłam w Krakowie na takiej dużej debacie, właściwie było dwóch filozofów, profesor Sowa i ja, i rozmawialiśmy na tematy dosyć abstrakcyjne. Rzecz się działa w teatrze i w Warszawie to by przyszło, nie wiem, 50 osób, bo to było wieczorem, późno wieczorem, w piątek. Tak. W Krakowie 100. Więcej, tam było ze 200, 300, no, pełniusieńka sala. No ale Warszawa jest taka zblazowana, tu choćbyś nie wiem jakiego jazzmana postawił, cokolwiek ciekawego dał, tych bodźców jest tyle, że po prostu... No ale w każdym razie mogłam się pochwalić, było bardzo dużo młodych ludzi. I wtedy przyszli wszyscy... na środę, powiedzieli jej, ej, mam nowy smartfon. nie, wszyscy zadawali pytania, to było bardzo ciekawe. Jeszcze potem chcieli gadać. No i to też jest oczywiście atmosfera Krakowa. Warszawa jest, jak pan mówi, dużo bardziej zblazowana zapewne. No tam byli ci młodzi ludzie, ale też nie chciałabym, żeby ilość tych młodych ludzi była jakimś... No tak, bo to jest coś takiego, daje nadzieję lub nie daje nadziei, prawda? Że jest ich dużo, to fajnie, mało to pewnie, kto to w ogóle kiedyś będzie wybierał? Ktoś mi dał taki dobry argument, że gdybyśmy tak statystycznie porównali liczbę młodych ludzi zaangażowanych pod koniec lat 70. w działalność opozycyjną, czy tam quasi-opozycyjną i liczbę młodych ludzi teraz zaangażowanych w troskę o demokrację, to pewno ta druga liczba byłaby większa niż ta pierwsza. No w końcu nas była garstka wtedy, tak naprawdę. Ci, którzy chodzili na wykłady tak zwane podziemne, ci, którzy coś tam drukowali, robili, to nie była zbyt duża grupa ludzi. A cała reszta marzyła o wyjeździe, nie wiem, na zachód albo posiadaniu jakichkolwiek dóbr. Więc myślę, że per saldo tych aktywnych młodych ludzi jest więcej. Choć pani mówi o tym, że rozmawialiście w Krakowie o rzeczach abstrakcyjnych, a było mnóstwo młodych ludzi, którzy tego słuchali. Profesor Matczak mówi, ja umówiłem się z synem, że on nie komentuje mnie, ja nie komentuję jego, natomiast żałuję, mówi profesor, że ludzie nie rozumieją, że to jest jakaś forma narracji. Ale prawda? Muszę powiedzieć, że wszyscy łapią to dosłownie i się obrażają. Nie, ale rzeczywiście też w czasie rozmów ze osobami, które nie znają profesora Matczaka, była taka opinia, no, że biedny chłopiec. Co to za rodzina? To jak on tam narzeka na ciepło i piękno i on ma dość tego ciepła i piękna. Ja mówię, słuchajcie, nie no,
proszę. Nawet wyszła pani w bid już powolutku. Mam dość tego ciepłej piękna. Tak. Tak, to dobre jest, no. Tak, bo mój mąż jest wielkim sympatykiem rapu, a w każdym razie zna jego nowoczesną, współczesną historię, a zupełnie nie, bo... No, po prostu... Ale to fajnie, jest wreszcie, znaczy, można sobie pogadać o rapie. Nagle. Tak, znaczy nawet były spore kłótnie, nie na temat rapu, bośmy to wszystko odsłuchali, przez ten tekst obejrzeli, no ale pojawiło się właśnie to współczucie. Ja mówię, słuchajcie, no naprawdę nie, znam profesora Matczaka i znam doskonale Dumę z jego syna i wiem, że te relacje są naprawdę bardzo fajne. No, znaczy trochę szkoda, znaczy z mojego punktu widzenia, że młody człowiek poszedł w rozrywkę, czy w muzykę na jakiś poważny. A mógł być szanowanym członkiem kasty, prawda? Szanowanym kasty. No więc właśnie to też ten argument, który przedstawił ostatnio Jan Maria Rokita. Ja wiem, że jak człowiek pisze felietony, to chce być oryginalny. I on właśnie przedstawił argument pisowski, że to jest ta komunistyczna kasta, tak, która się broni. Ja muszę powiedzieć, że to taki trochę dziwny argument, bo w ogóle w naszym kraju nie mówi się o tym, o czym ja staram się trąbić na wszystkie możliwe sposoby, o tak zwanej moralności życia publicznego, która z jednej strony składa się z moralności obywatelskiej, czyli nas wszystkich, ale z drugiej z etyk zawodowych różnych zawodów. My o tym nie mówimy, bośmy przyjęli od jakiegoś czasu takie przekonanie, że to jest jedna moralność, to jest chrześcijańska, absolutna, dokładnie. Ktoś jest uczciwy, to jest uczciwy w domu i w kościele, to jest uczciwy wszędzie. Otóż nie, tak naprawdę standardy uczciwości w takim zawodzie jak lekarz, albo nauczyciel, albo prawnik, albo polityk są różne w sumie. My się tego też nigdy nie uczymy. My tego nie potrafimy oceniać, więc nagle odwoływanie się do jakiejś kasty. Jest coś takiego jak oczywiście etyka zawodowa prawników i są pewne standardy solidarnościowe i są pewne standardy lojalnościowe w obrębie tego zawodu, jak w obrębie każdego zawodu. I warto by oczywiście o tym porozmawiać, prawda? Ale ludzie są czasem niezadowoleni z sądów. Znaczy każdy, kto przegra sprawę, jest niezadowolony z sądu. Niezadowoleni są z wysokości opłat i tak dalej. To niezadowolenie istnieje. I oczywiście nad tym można by popracować, gdyby dało się rozmawiać właśnie na temat etyki zawodowej i różnych jej mankamentów. Tego się u nas nie robi, bo cały czas... O, nad czym strasznie ubolewam, ta etyka jest przedstawiana w tej jedynej, ubogiej wersji de facto religijnej, która nie odnosi się do życia publicznego. Tak, ale nawet jeśli mówimy o lekarzach, rzeczywiście tam klauzula sumienia słynna, prawda? To jest ta cała dyskusja. To się albo jesteś za, albo jesteś przeciwko, prawda? Z klauzulą sumienia to też jest problem do dyskusji, bo bardzo mnie ciekawi, dlaczego to sumienie odzywa się wyłącznie w przypadku aborcji, a nie odzywa się na przykład wtedy, kiedy jakiś pacjent nie ma pieniędzy na szybką operację i musi czekać w długiej kolejce, to oczywiście kończy się bardzo często fatalnie. To sumienie właściwie tylko wtedy się odzywa, kiedy trzeba ograniczyć prawa kobiet. Ale też gdybyśmy przyjrzeli się tej właściwie jedynej w teorii dobrej koncepcji sumienia, jaką jest sumienie chrześcijańskie, bo właściwie tylko tam ono jest w miarę spójną koncepcją, to Jan Paweł II chociażby w Veritatis Splendor, co też często powtarzał, mówi, że sumienie to nie jest taki do końca instrument, na którym możemy polegać. Po pierwsze dlatego, że ono jest zdeformowane bardzo często. Teologia moralna zna 16 deformacji sumienia, ale poza tym ono jest obdarzone czymś, co Jan Paweł II nazywa niewiedzą niepokonalną. To znaczy, że pierworodny spowodował, że ona jest niewłaściwie funkcjonuje. Jaki z tego wniosek? Katolik, czyli ten, kto jest posiadaczem sumienia, powinien się słuchać Kościoła. De facto cała encyklika Veritatis Splendor kończy się tezą, że należy być posłusznym urzędowi nauczycielskiemu Kościoła. Więc nawet ci, którzy korzystają z tej kategorii sumienia, bardzo często wśród polityków słychać. Sumienie mi tego nie zabrania, albo nikt mi tego nie zabrania, prawo też nie, więc wszystko jest w porządku. Sumienie można spokojnie uciszyć i spokojnie wyciszyć. Jak pytam się studentów, czy mają sumienie, gdzie ono jest, to sumienie, jak ono wygląda, kiedy funkcjonuje, no to z grubsza powie, tak jak święty Tomasz przy pierwszym podejściu, że sumienie to jest coś takiego, co odzywa się po. Kiedy niewłaściwie postąpię, to ono mnie tam gryzie, budzi tak, i tak dalej. To jest dosyć złożony, teoretyczny, można powiedzieć, organ, nie wiem czy organ,
ale poleganie na własnym sumieniu, kiedy ono nie jest właściwie wykształcone, jak ma być wykształcone, kiedy na lekcjach katechezy dzieci się uczą, że złe moralnie to są dwie rzeczy, mianowicie aborcja i homoseksualizm, a nasze życie jest niesłychanie skomplikowane. Jest zdecydowanie więcej złych rzeczy. No, jest mnóstwo problemów też moralnych. Ostatnio taki problem był poruszany w związku z wydarzeniami w Iranie i w Iraku. Tak. Czy można zabić na przykład bardzo złego człowieka, żeby oszczędzić cierpienie wielu osobom. To jest dobry dylemat do tego, żeby dyskutować. W przestrzeni edukacyjnej nie ma miejsca. No właśnie, żeby było miejsce gdzie, prawda? Kładziemy sobie to na stół i rozmawiamy. Powrót religii do sfery sakrum, to jest moja propozycja. Edukacja obywatelska i moralna w to miejsce. No i muszę jeszcze wygłosić jedną deklarację. Jeśli prezydent Duda wygra te wybory, to w Polsce skończy się demokracja. Profesor Magdalena Środa. Bardzo dziękuję. Jak zawsze z szacunkiem pozostaje. Dziękuję pani profesor. Bardzo.